bardzo miło, że w tak szerokim i bardzo reprezentatywnym gronie mamy okazję dokonać symbolicznego otwarcia trzeciego etapu inwestycji w przebudowę jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych Białej Podlaskiej, ulicy Warszawskiej. Ten trzeci etap inwestycji objął przebudowę prawie 1,5 km długości ulicy Powiatowej w ciągu ulicy Warszawskiej. To wybudowanie jezdni dwupasmowej o szerokości pasów 3,5 metra, to wybudowanie nowego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 metra po stronie południowej, to także 230 metrów chodnika szerokości 2 metrów po stronie północnej, łączącego przystanki, dojścia do przystanków komunikacyjnych. Na tym 1,5-kilometrowym odcinku znalazło się 6 przystanków z nowymi peronami. Przejścia dla pieszych zostały wyposażone w wyspy dzielące. Wybudowaliśmy kanalizację deszczową z wpustami ulicznymi. Zostały przebudowane 2 skrzyżowania z drogami gminnymi. Przebudowaliśmy sieci kolidujące infrastruktury ziemnej w przebiegu tej drogi. Całość inwestycji to kwota prawie 9 milionów złotych, 8 879 tysięcy, przy czym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, za wsparcie w pozyskaniu którego bardzo dziękuję panu wojewodzie Robertowi Gmitruczukowi, przekroczyło 6 milionów złotych. Tym samym udział własny środków z budżetu naszego miasta wyniósł 2 600 000 złotych. Inwestycja zgodnie z planem trwała przez 12 miesięcy. Odbiór został dokonany 22 czerwca tego roku, a dziś w tym szerokim i reprezentatywnym gronie mamy możliwość tego symbolicznego, uroczystego jej otwarcia. Chciałbym podkreślić, że ulica Warszawska jest jedną z 5 dróg w układzie podstawowym przyjętych przeze mnie wspólnie z Państwem Radnymi Rady Miasta w planie budowy dróg na tę kadencję. I w ten sposób już na półmetku kadencji ta, przypomnijmy, jedna z najważniejszych, a dla wielu najważniejsza arteria, ta wprowadzająca ruch z głównego kierunku komunikującego nas z Polską, z kierunku zachodniego, ulica Warszawska, jest już w zupełnie nowej, bardzo przyjaznej i bezpiecznej formule oraz bardzo komfortowej. Jest nam, mieszkańcom miasta, bardzo miło, to wspaniałe wrażenie, gdy często się nią przemieszczając widzimy, że ten komfort korzystania przez nas z dróg komunikacyjnych w mieście na tym odcinku tak istotnie wzrósł. Jest takie stare powiedzenie, że koniec wieńczy dzieło. Tak naprawdę dzisiejszy etap, trzeci etap kończy dzieło przebudowy kompleksowej ulicy Warszawskiej. Tak jak pan prezydent powiedział, jednej z najważniejszych ulic nie tylko miasta Białej Podlaskiej, bo to jest droga, która otwiera kierunek na stolicę Polski, czyli na Warszawę. Jest tam niezmiernie miło, że te środki, które zostały przekazane, a przypomnę, to jest prawie 29 milionów w sumie w 3 etapach, będą służyły po pierwsze mieszkańcom miasta Białej Podlaskiej, ale tutaj znajdujemy się już również na terenie gminnym Białej Podlaskiej. Będzie ta droga służyła wszystkim, którzy będą odwiedzać to wspaniałe, piękne miasto, powiedzmy sobie szczerze, o wielkiej historii, wspaniałej tradycji, które łączy wschód z zachodem. I tak samo ta droga łączy właśnie obecną A2 z centrum miasta. Bardzo się cieszymy, że środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych są dobrze wykorzystywane i powiedzmy sobie szczerze, to co jest najważniejsze, będą służyć zarówno mieszkańcom, jak i gościom, których serdecznie zapraszamy do samego miasta Białej Podlaskiej, ale również w te okolice. Bardzo się cieszę, że tutaj współpraca między samorządem miasta, jednocześnie powiatem, powiedzmy sobie szczerze, miejski Biała Podlaska, a administracją rządową jest bardzo dobra i że miasto korzysta z tych funduszy, które oferuje rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego miejsca jeszcze raz bardzo gorąco zachęcam. Przedwczoraj zostały ogłoszone kolejne nabory w ramach Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg, żeby miasto
korzystało, aplikowało o kolejne środki, a będziemy się starali, żeby jak najwięcej tych środków trafiało, powiedzmy sobie szczerze, do symbolicznej stolicy północnego regionu lubelskiego, czyli tutaj do Białej Podlaskiej, do gmin ościennych. Bardzo się cieszymy z wszystkich aplikacji, które samorządy północnej części Lubelszczyzny, a tak naprawdę nam drugiego Podlasia Południowego składają, bo te środki są skierowane dla Państwa. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Cieszę się, że ta droga, którą mam wielką przyjemność często jeździć tutaj w tym regionie, jest zmodernizowana tak naprawdę od fundamentów. Gratuluję wykonawcy, bo ta droga świadczy jak najlepiej od tych, którzy budowali tą drogę. Jest to świetna jakość asfaltu, a szczególnie zarówno chodniki, jak i miejsce, które jest ukierunkowane już na przyszłość, czyli miejsce dla rowerów. Super, gratuluję. W imieniu firmy Transbet wraz z firmą Królaka wykonaliśmy to zadanie, ale dziękuję przeważnie prezydentowi miasta za miłą współpracę, za dobre organizacje, współpraca była super. No i panu Melesie, który nadzorowała firma, za dobrą też współpracę. Inspektorzy nadzorujący wykonywali swoją pracę bardzo prawidłowo, a my staraliśmy się prawidłowo to wykonać. No, przepraszamy trochę za spóźnienia, no ale to wynikało z innych warunków pogodowych i COVID-a. Także ja myślę, że i pan prezydent, i wykonawca są zadowoleni, bo niska cena też coś robi, a dobra jakość służy dalszym, dobrej jeździe po tej drodze. Zadowoleni z przeprowadzonych prac, panowie? Bardzo zadowoleni jesteśmy. Po raz pierwszy wykonaliśmy tak jak poprzednio, piękny odcinek. Dużo było kłopotów, problemów? To na samym początku były jakieś tam, tak pan prezydent wspomniał, przy przygotowaniu tej drogi zaczęły się problemy jakieś tam z dokumentacją czy jakimiś brakami, ale w miarę sensownie daliśmy sobie radę. No wiadomo, to jest droga główna do centrum miasta i tak wspomniane było, jest to wizytówka poniekąd i miasta, i mieszkańców. Plany, tak proszę powiedzieć, wytłumaczyć mieszkańcom, na pewno nie zgadzały się z tym, co w międzyczasie powstało. Te najstarsze mapy pewnie z 50 lat pewnie miały. No tak. Droga powstała chyba w tym czasie właśnie. Tak, bo to była dosyć, po odkryciu dosyć stara podbudowa betonowa. To wiadomo, jak było w tamtych latach, no nie było tej elektroniki i to było wszystko ręcznie nanoszone. COVID nie przeszkodził? Częściowo tak, no ale poradziliśmy sobie z COVID-em, oprócz zimy, która przedłużyła roboty nie z warunków, ale z temperatury, która nie pozwoliła ułożyć geosiatki. Tak? To jest siatka, która przy plusowych temperaturach się rozkłada, no tak, z emulsją. Bez żadnej wilgotności, więc suche warunki. W naszym wspólnym imieniu bardzo chciałbym podziękować wykonawcom, panu Marianowi Wojciukowi, prezesowi firmy Transbet, panu kierownikowi i panu Waldemarowi Malesie, reprezentującemu firmę Inwestką Spółka z o.o. jako nadzorcy inwestorskiemu tej inwestycji, bo to rzeczywiście była ogromna praca.
Mieszkańcy miasta wiedzą, że to jedna z najbardziej uczęszczanych arterii, jedna z najdłuższych tego typu dróg, droga o klasyfikacji drogi powiatowej. W trakcie tak złożonych procesów inwestycyjnych pojawia się po drodze mnóstwo nieprzewidywanych wcześniej wyzwań. To nie tylko pandemia, z którą walczyliśmy na przestrzeni praktycznie całego okresu budowy, która pewnymi momentami wyłączała nie tylko pracowników samego wykonawcy, ale także bywało, że i pracowników merytorycznych Urzędu Miasta. To wreszcie takie zjawiska jak te wynikające z faktu, iż tak stare i doświadczone drogi posiadają stare i przez czasem dziesiątki lat nieaktualizowane dokumentacje, co powoduje, że po ich rozebraniu w bardzo różnych i nieprzewidywanych miejscach znajdują się sieci. Pomiędzy przebiegiem czy w przebiegu różnych rodzajów sieci powstają konieczne do usunięcia na etapie budowy kolizje. I za to chciałem podziękować, że z tymi wyzwaniami tak świetnie sobie Państwo poradzili. W szczególności pracownicy Urzędu Miasta wiedzą, ile tej pracy było na co dzień, jakiego kalibru było to wyzwanie. Tym większą mamy satysfakcję, że ta inwestycja dzisiaj prezentuje ten cieszący bardzo oko widok. Bardzo Państwu dziękuję.